i Julka. Pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, jak uruchomić Paint'a na takich jak mój komputer. Mój komputer jest bardzo, można powiedzieć, że nowoczesny. Tutaj widzicie, wezmę... Na start wchodzę. I ja na przykład tutaj nie mam Paint'a. Ja mam na przykład taki start. Widzicie? I ja sobie teraz wchodzę tutaj do prawego dolnego dołu i tutaj mam takie, i teraz na wyszukaj. I teraz sobie piszę P i tu mi się wyświetlił Paint. Widzicie, jeżeli sobie chcecie zmniejszyć, to możecie nacisnąć ten, a jeżeli tak, to tak. I tu macie, i tutaj macie kolory, różne kolory. Tutaj są kolory i możecie wykorzystywać. Tutaj mamy kształty i na przykład klikam sobie na taką gwiazdkę. Zdaję na kolor żółty i tu rysuję taką gwiazdkę. Mogę sobie ją powiększyć, pomniejszyć, co tam ja chcę. Klikam na taką pudło z wodą. Może ja Wam tutaj więcej pokażę. No i zaznaczam, że ja chcę kolor żółty. No i mi to już pomalowało, tak? I teraz na przykład chcę coś sama od siebie narysować. Albo na przykład uśmiech dla tej gwiazdki. To biorę czerwony kolor, robię taką kreskę i robię uśmiech, bo dałam kreskę taką podłużną. No i teraz biorę kółko, oczka narysuję tej gwiazdce. O, tutaj. Ajajaj. Okej, tutaj. No i mamy tą gwiazdkę. Czyli tutaj mamy tego Paint'a. Już Wam pokazałam, jak go narysować, jak go otworzyć i jak narysować na przykład taką gwiazdkę. Ale jeżeli takiej gwiazdki nie chcecie, to wklikacie na taką gumkę i Wy widzicie tutaj taki kwadracik. Ale możecie sobie powiększyć. Zobaczcie, mam tu klawiaturę. I robię tak, biorę plus, czekajcie, biorę plus i alt, jeżeli chcę ją powiększyć. I na przykład sobie zmazuję na przykład takie różki, bo ja chcę mieć taką gwiazdkę, taką fajniejszą. I sobie tutaj zmazuję na przykład te różki. Czy już wszystko załapaliście? A jeżeli tak, to super i dawajcie mi łapki do góry, bo bardzo bym chciała, żebyście polubiali moje filmiki. W następnym odcinku pokażę Wam, jak zrobić swojego własnego Buni i jak grać na Buni Planet. Do zobaczenia do tamtego odcinka. Pa!